Adam Pietrzyński dla portalu Fight Sport. Adam, chyba udany występ tutaj na gali w Kołczewie. Tak, tak, bardzo. No, wszystko było tak, żeby zaplanowane, żeby było wygrać. No, chciałem pokazać jak najlepiej się z mojej strony. I no, gdyby nie mój trener, to nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem przez 2 lata, nie? Nie chciałeś powalczyć dłużej, bo ta walka zakończyła się przed czasem. Znaczy, no wiadomo, zawsze jak każdy chce skończyć przed czasem. Ja byłem nastawiony akurat na te 3 rundy, po 3 minuty, no ale na szczęście się odsłonił, dostał lewego sierpa i dokończyłem to, co naruszyłem, nie? Sporo tych uderzeń tam padło pomiędzy wami. On tak widać było, że ma naprawdę ma twardą głowę, bo po tych praktycznie chyba po pierwszym sierpie już powinien leżeć, potem po kolejnych uderzeniach, a on jednak trwał. No, dostał, widziałem. Ale no, jak to adrenalina, pobudził się jeszcze bardziej. No ale no, za drugim sierpem, czy za trzecim, już nie pamiętam, no nie dało rady. Już widziałem, że jest zamroczony, breakdance'a tańczył i sierpy szły, noga, i żeby go skończyć, nie? Jesteś dość wysokim zawodnikiem. Pomagają ci te warunki fizyczne? Tak, bardzo, bardzo. Jeszcze nie miałem przeciwnika w swoim wzroście, albo i nawet wyższego. Zawsze są mniejsi, nie? Mam nadzieję, że kiedyś będzie taki dzień, że będę walczył z większym od siebie albo w swoim wzroście. Która to była twoja walka? Zawodowa, 2. Powiedz mi, widzisz siebie w tej formule K1, żeby tutaj coś zacząć odgrywać jakąś rolę w Polsce? Tak, tak. Z trenerem moim właśnie chcemy do reprezentacji Polski K1, full kontaktu, kickboxingu. To jest moje marzenie i chciałbym się dostać, nie? Bardziej no full kontakt czy bardziej K1? Full kontakt K1 to jest moje marzenie. Nie wiadomo jak dostanę się do light kicka albo tam innych, to jasne, że tak, nie? No i ogólnie chcę też walczyć zawodowo, nie? To jest moje marzenie. I cel główny. Tak, cel główny. Adam, dziękuję bardzo, już się nie męczę. Gratuluję zwycięstwa i cóż, do zobaczenia na kolejnej gali przy kolejnym zwycięstwie. Dziękuję bardzo. Adam Pietrzyński dla portalu Fight Sport. Dziękuję bardzo.